Szanowni Państwo, ta patologiczna sytuacja spotkań towarzyskich szefa partii rządzącej z szefem Trybunału Konstytucyjnego potwierdza tylko to, że polscy obywatele dzisiaj o swoje prawa muszą walczyć przed unijnymi instytucjami, że przed Trybunałem Konstytucyjnym po prostu nie mają czego szukać. I tak jak przestępcy nie powinien sądzić nikt, kto jest z nim w zażyłych relacjach, tak samo przyjmowanych przez partię rządzącą ustaw nie powinien sądzić, oceniać sędzia, który jest w komitywie z szefem partii rządzącej lub z szefem rządu. Uwikłanie właśnie w takie regularne kontakty towarzyskie z politykami partii rządzącej dyskwalifikuje Julię Przyłębską jako szefa Trybunału Konstytucyjnego. I ta cała historia o tym nagłym wybuchu przyjaźni pomiędzy prezesem Trybunału Konstytucyjnego a szefem partii rządzącej, to jest tak naprawdę taka zwykła ściema. Wynika ona po prostu ze strachu przed wpływem tej informacji na wynik wyborczy. I dopóki pani Przyłębska nie była przecież sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to nie przyjaźniła się z szefem partii rządzącej. Ja za grosz nie wierzę politykom PiS-u i te kontakty towarzyskie pomiędzy szefem partii rządzącej, szefem rządu, a szefem Trybunału Konstytucyjnego to jest patologia, a nie norma. Pamiętamy, jak bulwersowała wszystkich grupa osób nazywana później grupą trzymającą władzę. Tu mamy właśnie sytuację patologiczną i dokładnie identyczną jak niegdyś przed laty w innym obozie politycznym. Było to tępione właśnie przez również Jarosława Kaczyńskiego. Dziś sam on tworzy taką grupę trzymającą władzę i patologiczny układ. Dlaczego patologiczny? No bo przecież te spotkania, które mają być towarzyskimi, no trudno uwierzyć, żeby były tylko spotkaniami przy kawie i serniczku, bo za prezesem, widzimy to na zdjęciach, podąża cały jego sztab ochroniarski z ciężkimi teczkami pełnymi materiałów. No przecież nie są to serniczki, a na pewno nie są to osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu przy kawie, bo przecież niosą jakieś dokumenty. Jakie dokumenty niosą do tego mieszkania ci ochroniarze i w jakim celu, skoro za chwilę pojawia się tam ze swoimi teczkami pan premier Morawiecki, bądź też inne osoby. Ciekawe, czy uczestniczy w tych spotkaniach TW Wolfgang, bo to by było już w ogóle inspirujące, co dalej miałoby się dziać podczas tych spotkań. Cały układ przypomina grupę trzymającą władzę do kwadratu. Musimy to wyplenić. Nie ma zgody na to, by w ten sposób w Polsce sprawował rząd, no tajemniczy ktoś, bo przecież można powiedzieć, że jest to wszystko, a nie transparentne zarządzanie państwem. Tak. Dziękujemy bardzo. Marszałek Bielan, pytaliśmy go o te spotkania. Mówił, że nie ma w nich nic niepokojącego, nic nieetycznego, że nieetyczne to było, kiedy prezydent Komorowski pisał z prezesem Rzeplińskim ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Znaczy, nie dajmy sobie wymówić przez PiS, że coś, co jest patologią, tą patologią nie jest. To jest patologia, kiedy szef rządu, kiedy szef partii rządzącej spotyka się z szefem Trybunału Konstytucyjnego. Jest dokładnie tak, jak powiedziałam. Jeżeli patologiczną sytuacją jest ocenianie przestępcy przez sędziego, który jest w nim w jakichś towarzyskich, personalnych relacjach, tak samo ocenianie ustaw, które przechodzą przez polski parlament, a są wymyślane na Nowogrodzkiej przez osobę, która jest w zażyłych relacjach z szefem partii, która ma siedzibę na Nowogrodzkiej, też jest patologią. To jest patologia, a nie norma. Przypominam, że przedmiotem prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej poprzedniej kadencji było stworzenie przez Jarosława Kaczyńskiego jako premiera, mówię o latach 2005-2007, to dokładnie były lata 2006-2007, grupy, która przekraczała swoje uprawnienia, wtedy koordynowanej przez Zbigniewa Ziobro, na pewno nadużywającej kompetencji władzy. To się działo jednak w siedzibie KPRM. Kiedy widać było, że ten proces zarządzania grupowego, ale przekraczającego prawo zbyt jest widoczny, po uzyskaniu władzy przeniósł się ten ośrodek na Nowogrodzką. Teraz Nowogrodzka jest za ciasna, a może zbyt wiele osób tam urzęduje i stworzono kolejne miejsce, jeszcze mniejszy krąg, już teraz w prywatnym mieszkaniu. No czy tak pracuje
rząd, czy tak się podejmuje decyzje państwowe, co to ma wspólnego z państwem prawa, co to ma wspólnego z transparentnością, a tak naprawdę jest podstawowe pytanie, o czym decydują uczestnicy tych spotkań. Dziękujemy bardzo.